Dobry wieczór. Dziś święta z powrzeżem. Gościem w studiu jest pan Wojtek Wielich, który powie nam, jakie najlepsze prezenty można kupić komuś, kto kocha motoryzację. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Faktycznie lubimy prezenty otrzymywać. Nie zawsze lubimy prezenty dawać. To jest co innego. Albo czasem po prostu jest trudno znaleźć dobry prezent. No właśnie. I to jest cel naszego spotkania, ażeby podpowiedzieć, jakie rzeczy możemy komuś dać w prezencie. Po pierwsze, wydaje mi się, że najważniejsza jest obserwacja samochodu osoby, którą chcemy obdarzyć, żeby wiedzieć, co tak mniej więcej dopasować. Oczywiście, jeśli mamy pieniążki, możemy kupić samochód w całości. No właśnie, podobno już coraz mniej ludzi robi sobie takie prezenty, bo większość z nas nie kupuje, tylko lisuje samochód. Tak jest. Powiem szczerze, faktycznie coraz mniej słyszę w przypadku o tym, żeby mąż jako niespodziankę kupił żonie samochód. Już tego się nie praktykuje pewnie, albo to kolor nie pasuje, a może też i kasy nie ma. Ale jest mnóstwo rzeczy, których możemy kogoś uszczęśliwić. Możemy też unieszczęśliwić, o czym za chwileczkę, ponieważ mam tutaj wypiskę prezentów, których raczej nie należy kupować. Ale zacznijmy od tego, co kupić. Jasne, prezent jak najbardziej praktyczny. Jeśli ktoś jest osoba zainteresowana samochodem, mamy kogoś w rodzinie, kto jest, podnieca się samochodem, to rzeczywiście trochę technicznych rzeczy można kupić, na przykład prostownik do akumulatora. Się może zdarzyć, że on tylko raz w życiu się przyda, albo bardzo rzadko się przyda. Wyobraź sobie sytuację, wchodzimy do samochodu, to cisza. No co robić, prawda? Dzwonić po holowanie, iść do sąsiada o pomoc, a czasami wystarczy podłączyć prostownik do akumulatora i się podładuje już. I taki prezent kosztuje 40, może 80 dolarów, może w tych granicach, jako tam niewielkie są to pieniądze. Jeśli widzimy, że ktoś ma w samochodzie na przykład dywaniki takie stare, takie zmechłane, można się komplet dywaników kupić na podłogę. To jest bardzo dobry pomysł, prawda? Szczególnie zimą, one się brudzą, niszczą prawda? Z naszą solą chicagowską. Ale gdzie kupić? Nie w Walmartcie, przepraszam za antyreklamę, ale może u dealera, bo to są bardzo trwałe rzeczy u dealera. Są droższe oczywiście. Tak. Albo przynajmniej w jakimś sklepie motoryzacyjnym, ale niechby ta tkanina była dość sztywna, a nie takie byle co za 20 parę dolarów. Więc to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czasami po angielsku mówią, że jump cables, czyli kable do jumpa. To też powinien być właściwie w bagażniku każdego samochodu. Mam. O, proszę bardzo. No dziękuję bardzo. No, zawsze. Mam nowy samochód, ale mam. Czyli nigdy nie wiadomo, komu się... Ty już nie potrzebujesz kable. Mówię od razu, ja mam. Ale o co mi chodzi? Żeby ktoś sprawdzić, czy ma, żeby drugich kompletów kabli ktoś czy nie kupił. Może być coś nowego, wiesz, kamera. Kamera, widzimy w Europie, w Rosji, w Ameryce coraz więcej kierowców używają kamer, kiedy jadą do przodu. Tu nie chodzi o to, żeby policję w akcji filmować, ale skoro policja ma kamery, to dlaczego my nie możemy mieć kamer, prawda? Oraz jeśli się zdarzy wypadek czy coś, może akurat tak uda jest. Się, będzie dowód dla naszego ubezpieczenia, że tak to jest, nie była nasza, to nie nasza wina. Absolutnie, więc kamera czasami wymaga fachowej instalacji, ale to nie jest tak skomplikowane, to dobry samochodziarz sobie sam to podłączy, albo poprosi mechanika, żeby to mu podłączyć. Więc taka kamera się też może przydać. Certyfikat na zdalne zapalanie. Jest, to prawda? Jest najlepszy prezent świata, szczególnie tak zimą. Jechać, absolutnie. Jechać każda, to mówię od razu głośno, każda dziewczyna, każda kobieta w domu się ucieszy. Tak, jechać do warsztatu, który instaluje takie rzeczy i takie też można zapłacić z góry. Klient sobie potem obdarzony. Przyjeżdża, kiedy mu pasuje. Kiedy pasuje i firma założy mu to zdalne zapalanie. Z nawigacją, tak kiedyś myślałem o nawigacji. Czy kupić komuś nawigację, czy też nie? Chyba to już myszką trąca, dlatego że wszyscy mamy w telefonach. W telefonach, prawda? Tak. I coraz więcej samochodów już ma ten system, że z naszego telefonu przekładamy się na samochody, system wewnętrzny. Są samochody, i mówi coraz nam większa dokładnie. Gama samochodów ma nawigację wbudowaną, więc raczej to już chyba myszką trąca te czasy bywała, a jeszcze możemy komuś niedźwiedzią przysługę oddać, bo jeśli ktoś sobie zainstaluje nawigację, a przyjdzie złodziej, szybę wybije i ukradnie do nawigacji, tak też się zdarza. I to było chyba tyle z takich podstawowych rzeczy. O, nie kupujmy, to jest odpowiedź na drugie pytanie, nie kupujmy olejów, filtrów olejowych, nie kupujmy żadnych płynów, bo rzadko kto wymienia olej w swoim samochodzie, rzadko kto filtry wymienia i prędzej, ja tak widzę, do mnie przywożą klienci, sprzedając swoje stare auto, panie Wojciechu, niech pan weźmie ten olej, niech pan sobie to zużyje. Postoje zajmuje miejsce w garażu. Postoje na półkach, także tego nie kupujmy. Nie kupujmy opon.
samochodowych. O, nie kupujmy. To nie. Jest bardzo dobry. Znam przypadek pani, która pojechała do Polski w okresie świątecznym, a nie powiedziała mężowi i synowi, że auta chce się pozbyć. Już stare, bo auto japońskie się psuło, nie mówię marki, nieważne, ale oni kupili jej opony. Pojechali do warsztatu, kupili opony. Pani wraca z Polski. No, opony są dobre, kosztowały gruby kilkaset dolarów i potem się musiała tym autem jeszcze męczyć przez półtora roku. No, także lepiej z oponami nie, bo możemy nie trafić na właściwe opony. Mm-hmm. Może nam ktoś nie podpowiedzieć, tak, lepiej o oponach niech decyduje sam właściciel użytkowy samochodu. Tak jest. Futrzaki na siedzenia. Kiedyś się mówiło to pokrowce na siedzenia. Tak. Nie jestem przekonany, bo często one mogą nie pasować. To swoją drogą. A poza tym teraz już w większości samochodów taka piękna jest ta tapicerka. Tak, raczej chyba nie. Na przykład nie kupujmy nikomu gaśnic samochodowych. To jest prosta rzecz. Można kupić gaśnic, to ładnie wygląda w Walmartie czy w jakimś sklepie samochodowym, ale gaśnice raz, że my nie mamy obowiązku posiadania. Nie używajmy gaśnic, ja mówię w swoich pogadankach radiowych, nie używajmy nigdy gaśnic, żeby ratować swój czy też inny samochód, bo no możemy to przy... Tak, więc możemy przypłacić własnym życiem bądź zdrowiem. Więc z gaśnicami lepiej nie. Mam też dylemat, wiesz co, jak chodzi o kosmetyki samochodowe, szampony samochodowe. I ja nie wiem, ile jest osób, które, znaczy ja mam znajomych, którzy lubią, bo tak jak oni umyją, to im nikt nie umyje, wyczyszczą w środku, na zewnątrz i tak dalej. Ale większość z nas czasu ma trochę mało, więc jeśli chcemy zrobić przyjemność, to może kupmy ten certyfikat do myjni samochodowej na cały rok. O to mi chodzi, bo czyścioch to zawsze sobie dobierze najlepsze. On wie, co ma kupić. Tak. A jeśli dasz komuś tego typu kosmetyki, to może się obrazić, bo pomyśle, że on brudlasem jeździ. Czyli jak zwykle trzeba pomyśleć, trzeba się zastanowić. A jeśli ktoś chciałby komuś zrobić prezent pod choinkę czy na Nowy Rok w postaci nowego samochodu, to... Oj, co wybieramy? To na bo pewno. Znowu od stycznia nowy rok, nowe roczniki, nowe rzeczy, więc... Jeśli nowy samochód, co jest pięknym na pewno prezentem, może być pięknym prezentem, trzeba naprawdę podpytać osobę obdarowaną, jakim samochodem byłabyś jeździła ewentualnie. To w rozmowach małżeńskich, mówmy, czy brat, siostra, to jeszcze można wyczuć, kto lubi auta niemieckie, kto lubi auta amerykańskie, kto lubi japońskie. Duże, małe, wysokie, praktycznie, niskie. Czy rodzina się może powiększa na przykład, tak też może być jakiś minivan. Tak, albo dzieci wprawdzie już wyrosły, ale teraz mają sprzętu tyle, że i tak jest potrzebne dużo samochodu. Do kalecz jak jadą, to też muszą tam gdzieś załadować, prawda, w jakieś małe SUV bądź większe SUV. Więc faktycznie trzeba wywiad środowiskowy zrobić, jak to się mówi, a dopiero potem kupić samochód. Pamiętajmy o jednym, ja też mówię w moich pogadankach radiowych, że samochodu nie możemy oddać do dealera tak natychmiast. Raz samochód, jest dokumenty podpisane, samochód wyjechany, samochód należy do właściciela. Jeśli teraz mąż za żonę podpisze, że kupił jakiegoś Lexusa dla żony w białym kolorze, a żona, oj, wiesz, czerwony by był ładniejszy, to oddać jego nie można. Także o tym pamiętajmy, że samochodu oddać nie można. Wszystkie inne prezenty, które myśmy powiedzieli, możemy oddać, no te opony założone na samochód to może nie bardzo, ale pamiętajmy o tym jednym warunku, że samochodu, jeśli osoba obdarowana nie polubi, oddać nie możemy. Dokładnie. Ale w końcu nie powiedział Pan, co, jakie samochody w 2020 roku, na jakie samochody warto zwrócić uwagę? Będzie coś, szykuje się coś fajnego takiego, że wszyscy czekają i chcą? Każda tak jak w tym roku wychodziła ta Toyota Supra i wszyscy byli tacy, co to będzie piękne. Okej, piękna, ładna jest, zrobili ich jakoś nie za bardzo dużo, dokładnie. Drogie są zamówienie, tak jest. No. I ktoś, kto ją kupi, to inwestuje pieniądze, powiedzmy, raczej niż jeździ nią, żeby jej używać. Auto klasyczne, oczywiście, wszystkie Supry poprzednie. Ale wiesz, każda firma samochodowa ma swoją gamę samochodów ciekawych. Czy to będzie Honda, czy to będzie Toyota, czy to będzie jakieś inne auto, patrzmy praktycznie. Zdecydowanie, praktycznie. Tak. Tak, wszyscy wiemy. Najlepiej takie, żeby tylko żeby trzeba było zmieniać olej, wlewać benzynę. Tak. Albo tylko jeździć. Ułożyć już bez przyszłościowo do kontaktu, to już było rzecz najlepsza. Jakaś Tesla ewentualnie jak na razie, albo Nissan Leaf ewentualnie.
Byle nie Prius, bo one takie są trochę mało ładne. No takie trochę, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo mało. Tak jest. Są ładniejsze od tych oryginalnych. Ale auta japońskie, znaczy Toyoty elektryczne są już prawie ładne. Ale Prius to takie jeszcze nie. Czyli ekspert się wypowiedział, prezenty motoryzacyjne jak najbardziej, ale z samochodem to może jednak nie pod choinkę, może wspólnie, może razem, tak żeby potem nie żałować takiej decyzji. No, albo do garażu wstawić jakąś niespodziankę, ale jak powiedziałem, przedtem wywiad środowiskowy zrobić. Tak, żeby wiedzieć, co kupujemy. Tak, zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. Nawzajem. No,